Wiem, że ciemno, ale niestety mamy taki klimat. 19 godzina. Udało się na chwilę wyskoczyć. Czas operacyjny 3 godziny. Tak do 22. Wyszła taka spinka z mankietu. Aluminiowa, pierwszy fancik dzisiejszego wypadu. No i teraz pierwsza monetka. Dawno jej nie widziałem. Dwa fenolki. Bajmarek. Dawno, dawno, dawno jej nie widziałem. 23 rok. Dobra. Lecę dalej. No i kolejne skarby z tego pola. Taka opaska mosiężna a la bransoleta albo bransoleta. Później wyszedł guziczek. Tylko dziwnie ma uszko rozdziawione. Może to nie guziczek, może to jakaś ozdoba czapki. Następna monetka wyszła, podejrzewam, 50 groszy 49, a może złotówa. 50 groszy, tak po wielkości. No i blaszka aluminiowa z numerkiem 47. Także nic na razie ciekawego nie wychodzi. Masa jeszcze drutu i blaszek aluminiowych. I chyba jest sreberko. Na pewno. Pół silver grosza. No kurczę. Przetrech troszkę. No i super. Kurczę, słabo widać. Jest pół silver grosza. No nie chcę wyostrzyć. Teraz coś tam łapie. 1822 albo 32. Dosyć ładny stan. No super. Kurczę, w ciągu tygodnia trzecia sztuka. Elegancko. No i wartało wyskoczyć. Super. No to jeszcze mam chwilkę. Pośmigam. Witam, witam. Po tygodniu chorobowego udało mi się wyskoczyć na krótki wypad. W sumie czas operacyjny no limit. Godzina 17. Po 17 pierwszy dołek i zaczynamy od dziesiątki adolfowej. Stan jak zwykle opłakany, ale i tak cieszy. Jest pierwsza monetka, lecimy dalej. Jest fajnie, jest w granicach jednego stopnia na plusie, ale i tak widać ziemia przez noc, przez noce takie po minus 1, minus 2 przymarzło. I najgorsze są sygnały teraz na 5 centów. Jest PRL-ek. O, 5 groszy aluminiowe. 49 przetrę. Sygnał 7475. I podejmujemy monetkę. Jeszcze słychać w moim głosie. A następna. 5 groszówka, 49, tym razem w miedzioniklu. O, słaby stan. O, spodziewałem się tego po tej ziemi. Tutaj, tam widać jedną wioskę. Tam po horyzont same pola. I tam daleko druga wioska.
ale ziemia tragiczna. Lecę dalej. Jest 18. Dzwony biją. A chciałem powiedzieć, jak ja nie lubię płytkich dołków na 2 cm, praktycznie guziczek gładki. Łóżko. Chyba nie ma łóżka. No ale to nieistotne. Liczy się, jest guziczek. Nic, lecę dalej. Kurde, trafiłem na jakieś pole PRL-i. Jest następna 5-groszówka. 51 albo 61. Śmieci masa wychodzi. Z monetkami słabo. Także powoli będę wracał. Chciałem wyjść, bo już mnie nosiło. No ale cóż, liczy się wypad. No i tak jak mówiłem, klątwa PRL-u. 10-groszówka. No i następny fancior. No nie myślałem, że ćwiczebna, ale ona tak tylko uszkodzona. Jest 8 rok, P490 S, 2x2 albo 22. O, przetarłem. Coś tam lepiej. No nic. Do następnego. Już chciałem powiedzieć, co by to było, jakby bozi nie było, ale to nie jest krzyżyk. To jest zapięcie od książki, ale pięknie zdobione. Przetrę. Piękna sprawa. Fant dnia dzisiaj. A taka lipa była. Super. Dobra. Jeszcze z pół godziny się pokręcę i kończymy na dziś. Jest fancik. Fajnie. No i kolejny sygnał. I kolejne 5 groszy. No tym razem 50 chyba. 3 albo 8. Nie widzę dokładnie. Jeszcze uciekła. Chodź tutaj. Dobra. Lecę dalej. To już chyba ostatni sygnał na dziś. Taka blacha wyszła. Przypomina mi to, tak, to będzie tylna pokrywa od budzika.
taki fanciar. Tutaj są miejsca na pokrętła. Stary budzik. Taki fant. Dobra. Kończymy na dziś tą nierówną walkę. Był wypad. Nie wiem, nie ma co robić podsumowania. Także pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję bardzo za życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. No i do następnego wypadu. Ale to muszę nagrać. Dosłownie kawałek dalej. 2 metry. Sygnał. I wychodzi dwufeningówka. Ale pierwszy raz taką, znaczy pierwszy raz. Moja pierwsza. Bo już taką widziałem. Przetrę troszkę. A jaka piękna moneta. 1847. Super. No wyłaz ładnie. Fajna monetka. Super. Cieszę się. Nic. Do następnego. Wypadło oczywiście.